Jakoś kilka dni temu opuściliśmy po raz drugi OG Wyspę i co ciekawe wiemy już kiedy dokładnie powróci ona do gry. Znamy kolejny tryb jaki może pojawić się w Fortnite, tak jak to ostatnie i również będzie mega wielki oraz mamy ogromę nowych informacji na temat nadchodzących ciekawych zmian i nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny kod Migao, i witam Was na kolejnym filmie z ciekawych nowości. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 500 Faudolców. Ale spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie ponownie 500 V-dolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać, trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle. A w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro. A teraz przejdźmy już do filmu. No i tak, moi kochani, na samym początku zaczniemy sobie od pewnego bardzo ciekawego tematu, a mianowicie kolejnego trybu jaki może stać niebawem wprowadzony do Fortnite'a i co ciekawe, ma być podobno tak samo duży, jak to ostatnie nowe tryby. To znaczy, że jeżeli, i tutaj podkreślam, jeżeli trafi on do Fortnite'a, tak jak przy każdym z ostatnich trybów, Fortnite zrobi dla niego specjalną osobną zakładkę, wprowadzi tam ogrom dodatkowych funkcji i zapewne, tak jak w każdym przypadku, będą darmowe nagrody. Cały ten temat został podany przez Likera Hypexa, który dał znać nowy tryb sportowy w Fortnite'cie, a dalej napisał, przypominamy, że 3 lata temu Fortnite pracował nad mini grami koszykówki, w których można grać, oglądać mecze NBA, i to nie wszystko. Co jednak ciekawe, w dalszej części postu napisał, że podczas ostatniego wydarzenia wielki wybuch. Fortnite drażnił się z nami piłką nożną, więc może być to kolejna duża rzecz, a do całego postu wstawił zdjęcie wraz z zdjęciem z tego wydarzenia. Jeżeli spojrzymy sobie na to zdjęcie z eventu, to naprawdę gracze, poza tym, że mogli zobaczyć rzeczywistość Lego z klockami, rzeczywistość wyścigową z pojazdami oraz rzeczywistość muzyczną, z nutami, była widoczna kolejna rzeczywistość, w której dookoła były widoczne takie przedmioty. Była tam widoczna między innymi piłka do grania w piłkę nożną oraz sporo koszy do grania w koszykówkę, więc kto wie, może serio taki tryb trafi do gry, tym bardziej, że wiemy już, że Fortnite jest w stanie tworzyć jakieś osobne całkowicie tryby bezpośrednio w Fortnite. Cie. Dobrym przykładem są te ostatnie tryby, które trafiły do gry, lecz teraz pojawia się najważniejsze pytanie, jak mogłoby to wyglądać i to zostało przedstawione na tym drugim zdjęciu który jest ze zdjęciem przedstawiającym ten wyciek, który był 3 lata temu. jeżeli Grata wyglądałaby tam tak jak na tym zdjęciu, to byłby to według mnie kolejny tak bardzo popularny tryb jak Lego, bo nie oszukujmy się, ale wszystkie sporty na świecie mają ogromną popularność, więc przyciągnęłyby sporą liczbę graczy do zagrania w Fortnite. A. Tym bardziej że twórcy gry wraz z wydaniem takich trybów wprowadzają różne urozmaicenia dla wszystkich graczy, i dosłownie zawsze możecie zdobyć jakieś nagrody i tak dalej, więc jestem pewny, że jego wprowadzenie byłoby kolejnym mega kozackim pomysłem przez samego Fortnite'a. Obecnie jednak nie wiemy, kiedy do gry mógłby on trafić, tym bardziej, że w plikach gry nie ma totalnie żadnych zmianek na temat tego trybu, a dla przypomnienia wszystkie ostatnie tryby, zanim pojawiły się w grze, miały jakiś wyciek kilka miesięcy wcześniej. Tak więc obecnie nie ma szans, aby został on dodany i nie ma obecnie żadnych potwierdzonych informacji, że się on pojawi. Tak więc pamiętajcie, nie bierzcie tej informacji, że tryb ten trafi do gry, tylko, że może kiedyś pojawić się w Fortnite'cie. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu, który na 100% i to dosłownie 100% zaciekawi każdego z Was i na pewno nie każdy z Was o tym słyszał, ale do Fortnite'a w 2024 roku powróci OG Wyspa, dokładnie ta sama, która była dostępna jakiś czas temu. Informacje o tym zostaje podane przez oficjalne konto Fortnite'a jeszcze przed startem obecnego rozdziału, gdzie napisali, nie będziemy oszukiwać, że OG sezon przekroczył nasze oczekiwania i dali znać, że przekroczył tak bardzo, że chcieliby go przywrócić. Tak, dokładnie moi kochani, według oficjalnej informacji od Fortnite'a OG Wyspa powróci do gry, lecz najważniejsze pytanie, kiedy to się wydarzy? I według tego co podali dalej, w tym poście, ma się to wydarzyć dopiero w nadchodzącym 2024 roku. Sam post z tą informacją na obecny moment posiada aż 17 milionów wyświetleń, więc temat ten zaciekawił sporą i to sporą listę graczy. I tak, OG Wyspa powróci do Fortnite'a w kolejnym roku, ale co najważniejsze, najpewniej nie jako główna wyspa. Fortnite prawdopodobnie stworzy dla graczy osobny tryb, w którym wy sami będziecie mogli wybrać sobie albo grę na podstawowej wyspie, tej, która cały czas będzie w Fortnite, albo będziecie mogli skorzystać z trybu, który będzie miał Tom OG w wyspę. Na pewno jednak nie będzie to taki ogólny powrót do OG Fortnite'a, więc na to totalnie nie liczcie i sami twórcy wspominają głównie o mapie, lecz co ciekawe to nie jedyne miejsce, w którym wspomnieli o tym temacie, bo skomentowali oni to w ostatnim wywiadzie. Według Likera Epic Games ponownie skomentowało ten temat w wywiadzie, gdzie dali znać to tylko kwestia tego jak, kiedy i jak zrobić by nie było tak samo, więc jak widać informacja ta jest w 100% pewna i OG Wyspa powróci do Fortnite'a. Tak jak już wspominałem wcześniej, sam osobiście nie widzę opcji, aby wyspa ta wróciła do gry jako główna wyspa, tak jak wydarzyło się to ostatnio, więc jedyne na co bym liczył to osobny tryb, chyba że Fortnite do tego czasu wymyśli jakiś inny sposób. Obecnie jednak, żeby poznać więcej szczegółów w tym temacie, będziemy musieli poczekać Czekać jeszcze sporo czasu, tym bardziej, że sami nie określili oni, kiedy dokładnie to się wydarzy, i podali tylko rok, więc może być to na początku albo na końcu. Miejmy jednak nadzieję, że wydarzy się to jak najszybciej, tym bardziej, że ostatnie dodanie tego OG sezonu przyniosło dla twórców gry ogrom i to dosłownie ogrom starych graczy, co widać po statystykach, gdzie dziennie w Fortnite'a teraz gra po 7 milionów graczy. A i tak dodam, że są tam jakieś informacje, że może do gry wrócić rozdział drugi, ale ten temat totalnie nie jest potwierdzony, więc obecnie nie zwracajcie na to uwagi, bo na pewno nie było żadnej potwierdzonej informacji co do powrotu rozdziału drugiego. Ja sam, jeżeli pojawi się jakaś informacja w tym temacie, to od razu będę was informował, tak więc spokojnie i sam osobiście stawiam, że pierwsze informacje o powrocie starej mapy będą pojawiały się mniej więcej w połowie tego kolejnego roku. Jednakże to nie koniec informacji, jakie dzisiaj dla was przygotowałem, ponieważ poza informacjami na temat nowego trybu sportowego oraz powrotu OG Wyspy, mam dla Was kilka informacji na temat nadchodzącego świątecznego wydarzenia, które będzie w tym roku. Duża część z Was w ostatnich dniach ciągle mnie pyta, kiedy w grze pojawi się świąteczne prezent darmowe skiny i wszystkie zmiany na to wydarzenie. I tak, kochani, nie mamy pojęcia, kiedy dokładnie się on pojawi, lecz wiemy, kiedy mniej więcej może on być. Temat ten podał przykładowo Lickershina, który dał znać, że wydarzenie świąteczne powinno zostać wprowadzone do Fortnite'a w tym tygodniu, teraz i dla przykładu podał nam daty, w których pojawiły się wszystkie poprzednie takie wydarzenia. Tak więc spodziewajcie się, że już na dniach w grze otrzymacie prezenty i całą tą resztę, a jeżeli interesuje Was temat tego, co pojawi się na świątecznym wydarzeniu, ...to sprawdźcie sobie te dwa filmy, bo pojawiły się tam wszystkie ważne informacje w ich temacie. Tak jeszcze dodam w tym temacie, że jeżeli wydarzenie te pojawi się już danego dnia w grze... ...to na kanał od razu wleci odcinek, w którym przedstawię wam wszystko co pojawiło się w grze... ...więc spokojnie wyczekujcie, o wszystkim będę was informował. A na sam koniec mam dla was taki można powiedzieć temat, który na 100% spodoba się każdemu z was... ...ponieważ w Fortnite'cie pojawiły się kolejne darmowe nagrody... ...które tym razem zostały dodane do sklepu i są one dostępne... Dla każdego z Was. A dokładniej w sklepie z przedmiotami znajdują się nowe ścieżki jamowe i jest ich tam dokładnie cztery. I osobiście polecam Wam je sobie odebrać, tym bardziej, że już niebawem Fortnite udostępni Wam bardzo kozacką opcję powiązaną z tymi ścieżkami. Według informacji od likerów, niebawem będziecie mogli korzystać z nich w lobby, jako muzyka, która leci w tle, więc będzie to bardzo kozacka funkcja, tym bardziej, że w ścieżkach tych znajduje się sporo kozackich piosenek od popularnych twórców. No i pamiętajcie, o czym wspomniałem Wam na ostatni w tym filmie, że do końca roku w grze nie pojawi się już żadna aktualizacja, więc przed nami pozostały tylko te nowości, które już znamy, i tak naprawdę wydarzenie świąteczne jest kolejną nowością, która trafi do gry, a o wszystkich następnych będę informował was na bieżąco. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o wpisaniu kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się. Już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!